Cześć! Lecimy z kolejnym poradnikiem z Substance Paintera. Dzisiaj oteksturujemy kolejny obiekt i nauczymy się, jak tworzyć nasze własne Smart Material, czyli te materiały, które znajdują się tutaj z lewej strony i które dopasowują się do kształtu naszego obiektu. Zaczynamy! Na samym początku znowu odwiedzimy stronę thebasemesh.com, tak jak to robiliśmy w poprzednich filmach. Mamy tutaj masę fajnych obiektów, które nie mają tekstur i które możemy właśnie oteksturować. Myślę, że na ten poradnik najfajniejszym obiektem będzie kosz. Więc klikam download i pobieram po prostu model tego kosza. Dodatkowo na później jeszcze pobiorę sobie kolejny obiekt, który również jest metalowy i na który zrzucimy nasz smart material, który stworzymy na koszu. Będzie to zwykła metalowa puszka. Więc pobieram te dwa obiekty i otwieram Substance Paintera. Tutaj tworzę nowy projekt, czyli klikam File, New, Select i w tym miejscu wybieram po prostu, tak jak to robiliśmy wcześniej, plik .fbx. Klikam Otwórz i OK. I od razu dostajemy nasz model już w widoku 3D. I ponownie, tak jak robiliśmy to w poprzednim filmie, polecam wejść sobie tutaj w ikonkę z prawej u góry, zlecieć troszkę w dół i włączyć sobie Temporal Anti-Aliasing, dzięki czemu będziemy mieli bardziej wygładzone krawędzie i będzie to nieco ładniej wyglądało. No to teraz od razu możemy zabrać się za teksturowanie tego obiektu, bo mamy już podstawy wyciągnięte z poprzednich filmów. Jeżeli ich jeszcze nie widziałeś, to zapraszam do filmu w karcie z prawej u góry i w opisie tego filmu. No to pierwszym krokiem byłoby nałożenie materiału jakiegoś metalu na ten kosz. Więc wejdę sobie tutaj w zakładkę z materiałami, wpiszę tutaj Iron. I tutaj jest coś takiego jak Iron Rough. Klikam, przeciągam i upuszczam na nasz obiekt. Teraz mamy już całkiem fajną teksturę, jeżeli chodzi o metal, ale brakuje jeszcze kilku szczegółów, które właśnie stworzymy na tym smart materiale. Jak to mamy, to usuńmy ten layer 1, który kompletnie nic nie robi. On był tutaj stworzony domyślnie i kompletnie nie zmienia wyglądu naszego obiektu. Zostawiam ten Iron Rough, tworzę nową fill layer, mamy nową warstwę i teraz, gdy będziemy tutaj jej zmieniać kolor, to będzie się zmieniał kolor całego obiektu, dokładnie tak jak to było poprzednio. Więc ja bym teraz z tego fill layer chciał zrobić warstwę Ambient Occlusion, czyli ustawiam to na czarne i tutaj wyłączam wszystko oprócz koloru, czyli interesuje nas tylko ten ciemny kolor, który aktualnie mamy na obiekcie. Tylko nie chcemy go mieć na całym obiekcie, a tylko w miejscach, gdzie będzie dochodziło mniej światła. Więc żeby to zrobić, to ponownie robimy bardzo podobnie jak w poprzednim filmie. Wchodzimy tutaj w maskę i klikamy Add Black Mask, dzięki czemu dodamy czarną maskę, która sprawi, że nie będziemy widzieli tej warstwy Fill Layer 1 na naszym obiekcie. Kliknę na tą warstwę dwa razy i wpiszę sobie AO, czyli Ambient Occlusion. Nie musisz tego robić, ale chodzi o to, żebyśmy po prostu orientowali się, która warstwa co robi. I teraz zaznaczoną tą maską wejdę tutaj w różdżkę i wybiorę Add Generator. Teraz dodaliśmy generator, który będzie generował szczegóły, które będą z kolei wchodziły do tej maski. Klikam generator tutaj i wybieram sobie Ambient Occlusion. No i tak jak widzisz, mamy niby ten Ambient Occlusion, coś się zmieniło, tylko teraz cały obiekt jest czarny. Dlaczego, jeżeli włączyliśmy Ambient Occlusion i chcemy, żeby przyciemniał tylko niektóre przestrzenie? Dlatego, że nie zbejkowaliśmy tekstur na samym początku. Przejdź w zakładkę Texture Set Settings i tutaj kliknij Bake Mesh Maps. Albo możesz też wejść w Edit i tutaj wybrać Bake Mesh Maps. Teraz pojawi się takie okno, które również przerabialiśmy już w poprzednich filmach. No to zróbmy tak, jak robiliśmy to poprzednio. Wybierzemy tutaj 2048 rozdzielczość, wyłączymy ID, przejdziemy do Ambient Occlusion, damy szczegóły na Full, Curvature, szczegóły na Full i wyłączymy Thickness. Dokładnie tak samo jak poprzednio. I klikam po prostu Bake Selected Textures. Teraz chwilkę poczekamy i Substance Painter wygeneruje nam wszystkie tekstury. No i już skończyliśmy. Klikam teraz OK i tak jak widzisz, mamy odwrotność tego, co chcemy. Na zewnątrz mamy kolor czarny, a wewnątrz mamy kolor ten, który był w Iron Rough, czyli musimy to odwrócić. Z zaznaczonym tym Ambient Occlusion zlećmy sobie tutaj troszkę w dół i wybierzmy Global Invert. I teraz to, co było wewnątrz, staje się czarne, to, co było na zewnątrz, staje się jasne, czyli dostajemy tam faktycznie Iron Rough. Jeszcze możemy pobawić się tutaj tym suwakiem Global Balance, żeby dopasować, ile tego czarnego ma być w środku. Teraz nie ma w ogóle, a możemy sprawić, żeby było tego więcej. Takie coś prezentuje się całkiem ładnie. Mamy teraz ciemno w środku i jasno na zewnątrz. O to nam właśnie chodziło. Tak wygląda bez, tak wygląda z tym. Może jak popatrzymy w dół, będzie wyglądało nieco lepiej. Tak wygląda bez, tak wygląda z tym. Dodaliśmy głębi do tego obiektu. Teraz kolejnym krokiem byłoby dodanie rdzy tutaj na krawędziach tego obiektu. Żeby on nie był taki idealnie gładki, a jednak żebyśmy mieli tutaj na krawędziach jakąś rdzę. Pewnie już się orientujesz, w jakim kierunku pójdziemy, żeby to zrobić. Najpierw wyszukamy teksturę rdzy, czyli
usuwam tutaj iron i wpisuję rust, czyli rdza. Teraz wybiorę sobie jakąś rdzę, kliknę i przeciągnę na nasz obiekt. Teraz cały obiekt jest zardzewiały, ale za chwilę to poprawimy. Oczywiście, żeby to zrobić, potrzebujemy dodać nową maskę. Maska jest cała czarna, czyli nic nie widać. I możemy teraz po prostu lewym przyciskiem myszy zacząć malować tą rdzą. Tylko no nie o to nam chodzi, chcielibyśmy, żeby to wszystko robiło się automatycznie. Więc ponownie klikamy w różdżkę i wybieramy nowy generator. Teraz w tym generatorze możemy wybrać curvature. Klikam na to lewym przyciskiem myszy i dostajemy już coś bardziej przypominającego to, co chcemy osiągnąć. Tylko że cały kosz stał się taki jakiś biały. Stało się tak dlatego, że nasz rust, nasza rdza, ma zdecydowanie wyższy roughness niż reszta kosza i przez to stało się to wszystko takie bardziej matowe, bo się wszystko zmiksowało. Przejdźmy więc do suwaka Global Balance i dopasujmy to, gdzie chcemy mieć tą rdzę. Powiedzmy, że coś takiego wygląda całkiem ok. Zostawiam tak jak jest i mamy tą rdzę na krawędziach. Tylko znowu zauważ to, że ta rdza jest wszędzie identyczna. A my chcielibyśmy, żeby to było troszkę bardziej takie losowe, bo teraz wygląda to zbyt sztucznie. Żeby to poprawić, będziemy musieli miksować to, co mamy tutaj w curvature, z jakąś inną teksturą. Już wszystko tłumaczę. Kliknij sobie jeszcze raz na naszą maskę, wybierz różdżkę i kliknij Add Fill. Teraz dodaliśmy wypełnienie. Możemy sobie kontrolować to, czy jest białe, czy jest czarne. I na razie znikło nam wszystko, co mieliśmy w tym curvature. To dalej tam jest, tylko jeszcze nie jest widoczne na naszym obiekcie. Ale zaraz to poprawimy. Na samym początku ja bym usunął wszystko, co mamy tutaj z lewej strony. Wejdźmy sobie w Textures, tutaj mamy wszystkie tekstury i wpiszmy sobie tutaj na przykład Grunge. Teraz mamy tutaj wszystkie tekstury, które są właśnie takimi zabrudzeniami, o które nam chodzi. Wybierzmy sobie jakąś teksturę, która ma duży kontrast, na przykład to. Klikam, przeciągam i upuszczam do Grayscale tutaj z tej strony. Teraz nałożyliśmy tą teksturę na cały nasz obiekt, a chcemy nałożyć tylko na to curvature tutaj na dole. Korzystając z faktu, że curvature jest tylko czarno-białą maską, możesz to zobaczyć wchodząc tutaj w material i wybierając mask. Tam gdzie jest biały kolor, jest widoczne to, co mamy w Rust Fine. A tam gdzie jest czarny, nie jest to widoczne, czyli jest widoczne to, co jest pod spodem, czyli AO i Iron Rough. Więc jeżeli teraz dodamy jakąś teksturę, która będzie przyciemniać te białe obszary tutaj, dostaniemy nieco bardziej realistyczny efekt rdzy. Gdy teraz włączę sobie ten grunge, to zobaczysz, że ta tekstura zastąpiła wszystko, co było w tym curvature. Ale jeżeli ustawimy tu zamiast trybu miksowania normal, czyli po prostu zastępowania jednej tekstury drugą, multiply, to teraz czarne przestrzenie na teksturze grunge będą przyciemniać to, co było jasne na teksturze curvature. Dzięki czemu dostajemy takie lekko poszarpane krawędzie. Wróćmy sobie tutaj do material i zobaczmy, jak to wygląda. Widać, że to jest zdecydowanie zbyt słaby efekt, więc przejdźmy ponownie do grunge i tutaj zwiększmy po prostu moc tego. Klikam i ciągnę za balance. I teraz, tak jak widzisz, nasza rdza bardziej się pojawia na tym obiekcie. Możemy jeszcze polecieć do góry i na przykład ustawić tutaj skalę na 2, dzięki czemu będzie nieco częściej się powtarzać na naszym obiekcie. I teraz przejdziemy do kolejnego bardzo ważnego punktu, czyli wczytywanie tekstur spoza Paintera. Widziałem, że pojawiło się bardzo dużo pytań na ten temat, czy mogę tutaj załadować sobie teksturę, która nie znajduje się w tych zasobach, które są dostępne tutaj z lewej strony. Oczywiście możesz. I to z każdego źródła. My w tym przypadku skorzystamy sobie z tekstur dostępnych w Quixel Bridge. Jeżeli nie wiesz, co to Quixel Bridge, to odwiedź film w karcie z prawej u góry i w opisie. Ogólnie jest to taka mega duża biblioteka Quixel Megascans, która przechowuje masę niesamowitej jakości obiektów, tekstur i materiałów. My tym razem wejdziemy sobie w Imperfections i tutaj wybierzemy sobie na przykład kategorię Grunge. Teraz zlecę troszkę w dół i kliknę sobie na ten Grunge tutaj. Po prostu chodzi nam o to, żebyśmy mieli tego typu zabrudzenia. Ja już to mam pobrane, ale ty pewnie nie masz, więc kliknij tutaj Download i Export, żeby zapisać to w dowolnym miejscu na komputerze. Dodatkowo przejdę w zakładkę Brushes i tutaj wybiorę zacieki. W tym miejscu wybieram sobie ten pędzel i również klikam Download i eksport. Po wyeksportowaniu mam już to na pulpicie, czyli mam zacieki i nasz grunge. I teraz będziemy to nakładać na nasz obiekt. Tym sposobem możesz wczytać dosłownie każdą teksturę do swojego projektu Substance Painter. Wystarczy, że otworzysz taki folder i przeciągniesz teksturę, którą chcesz wrzucić tutaj z lewej strony do naszej zakładki z materiałami. Puszczam. Pojawia się nowe okno i tutaj musimy ustawić parę rzeczy. Na początku ustawmy, co aktualnie importujemy. To jest zwykła tekstura, więc ustawię ją jako texture. I teraz tutaj na dole, gdzie chcemy zaimportować tą teksturę. Czy chcemy zaimportować ją do aktualnej sesji,
Czyli po prostu po zrestartowaniu Substance Paintera nie będziemy już mieli tej tekstury. Takie tymczasowe wczytanie. Możemy wczytać do Unreal Engine 4, czyli do naszego szablonu, który wybraliśmy przy tworzeniu tego projektu, albo do naszej biblioteki My Assets. I wtedy jak dodamy do tych My Assets, to będziemy to mieli na zawsze w każdym projekcie Substance Paintera. Więc klikam, że chcę dodać do My Assets i klikam Import. I już mamy tutaj z lewej strony tą teksturę. Tak samo zróbmy z tym zaciekiem. Klikam, przeciągam, upuszczam i teraz tutaj zamiast ustawiać texture, ustawimy alfa, bo będziemy używać to jako maski do malowania zacieków na naszym obiekcie. Kliknę alfa i tutaj również import to my assets. Import. Wracamy do Paintera i możemy teraz wykorzystać te tekstury, które wczytaliśmy. Odznaczę tutaj alfa, kliknę na strzałeczkę z lewej strony i wybiorę my assets. Znajdują się tutaj wszystkie asety, które zapisywałem. Ja tego mam troszeczkę więcej niż ty, dlatego że też zapisywałem własne materiały i tekstury. Ale teraz nas interesuje ten grunge, który wczytaliśmy i te czarno-białe zacieki tutaj. Więc żeby je teraz wykorzystać, stwórzmy nową warstwę. W tej nowej warstwie wyłączę wszystko oprócz roughness, bo chcemy sprawić, aby ten metal był nieco bardziej różnorodny w kwestii odbijania otoczenia. I teraz ponownie stworzę nową maskę, czarną i tutaj do tego dodam fill layer. Teraz gdy po prostu klikniemy, przeciągniemy i upuścimy ten grunge, będziemy mieli tą teksturę na naszym obiekcie. Tylko tak jak widzisz, niezbyt dużo się zmieniło, więc będziemy musieli dopasować to, jak bardzo ta warstwa odbija otoczenie. Przejdźmy z powrotem do ustawień warstwy i tutaj w roughness przesuwajmy tym suwakiem. Tak jak widzisz, teraz mamy bardzo matowy ten obiekt, a gdy przeciągniemy w lewo, będzie bardzo mocno odbijał otoczenie. Tylko my chcemy, żeby tutaj była większa różnorodność. Nie chcemy zmieniać całego obiektu naraz. Więc przejdźmy z powrotem do tej tekstury, kliknijmy na różdżkę i tutaj wybierzmy Levels. Dzięki temu będziemy mogli dopasować kontrast tego fila w tym miejscu. To może się już robić troszkę skomplikowane, ale żeby to lepiej zrozumieć, włączmy znowu maskę z tej strony. Aktualnie to wygląda w ten sposób. Czarne miejsca bardziej odbijają otoczenie, białe mniej. Popatrz sobie na tą plamę w tym miejscu. Mamy tutaj plamę i gdy przejdę do Material, to ta plama również jest w tym miejscu. Więc wróćmy z powrotem do mask i teraz tymi suwakami tutaj będziemy dopasowywać to, jaki kontrast będziemy mieli w tej jednej masce. Więc kliknę za to, przeciągnę w prawo i widzisz, że robi się bardziej czarny. Więc jeżeli teraz kliknę tym z prawej i przeciągnę w lewo, to zrobi się bardziej biały. I tym sposobem dostajemy większy kontrast. Ustawmy mniej więcej coś takiego. Chodzi nam najbardziej o te białe punkty, bo te białe punkty wyznaczają, gdzie mamy tą warstwę Fill Layer 1. Wróćmy teraz do materiału i tak jak widzisz, wygląda to już zdecydowanie inaczej. Przeciągając tym suwakiem, sprawiamy, że bardziej odbija się otoczenie. A tym suwakiem, że jest bardziej wszystko matowe. Ustalmy mniej więcej coś takiego. Chodzi o to, żeby kosz był cały brudny, ale jednak, żeby nie modyfikować za dużo. No i to już w sumie mamy za sobą. Wiemy, jak wykorzystywać tekstury wczytane z zewnątrz, ale nie wiemy jeszcze, jak wykorzystywać tekstury do malowania nimi po naszym obiekcie. Żeby to zrobić, znowu będziemy potrzebowali nową warstwę, więc klikam dodaj nową warstwę i wyłączam wszystko oprócz roughness i oprócz color. Ustawię kolor na jakiś czarny i roughness na jakiś bardzo odbijający otoczenie. Chodzi o to, żeby bardzo się wyróżniał. Dodajmy teraz nową czarną maskę i teraz na tej czarnej masce możemy sobie po prostu malować tym kolorem. No, wygląda to ok, tylko my chcielibyśmy malować tą teksturą, którą wczytaliśmy z Quixel Bridge. Wcisnę Ctrl Z i kliknę po prostu na tą teksturę. Teraz tak jak widzisz, nasz kursor jest w kształcie tej tekstury, którą właśnie wczytaliśmy. Kwadratowymi nawiasami na naszej klawiaturze możemy zwiększać albo zmniejszać kursor. Więc ja go zwiększę mniej więcej do takiej wielkości. Obrócę troszkę i kliknę lewym przyciskiem myszy, żeby zacząć malować. No i mamy już te zabrudzenia. Kliknę jeszcze raz tutaj. Dostaliśmy zacieki w tym miejscu. I teraz możemy to dowolnie modyfikować, czyli przejdźmy do naszej głównej warstwy, zlećmy tutaj w dół i ustawmy, żeby ten kolor jednak nie był aż tak czarny. Zwiększmy jego jasność do mniej więcej takiej i zostawmy roughness, dzięki czemu wygląda, jakby to było mokre i stworzyły nam się tutaj takie mokre zacieki. I to jest praktycznie wszystko, co chciałem ci pokazać, jeżeli chodzi o tworzenie własnych materiałów. Ale teraz możemy przekonwertować cały ten materiał, wszystkie te warstwy do smart materiału, którego będziemy mogli używać w innych obiektach. Zaznacz wszystko, co tutaj jest, czyli klikam na pierwszą warstwę, trzymam Shift i klikam na ostatnią warstwę.
Teraz wybieram tutaj folder z prawej u góry, albo wciskam po prostu Ctrl-G na klawiaturze. Stworzyliśmy nowy folder, który zawiera wszystkie te materiały, wszystkie te warstwy. I teraz ten folder możemy nazwać Brudny Metal. I mamy folder Brudny Metal. Gdy teraz klikniemy na niego prawym przyciskiem myszy, możemy wybrać Create Smart Material. Dzięki czemu stworzyliśmy nowy smart material, tutaj brudny metal. I teraz widzisz, że mamy już go tutaj z lewej strony w podglądzie. I gdy teraz stworzę sobie nowy projekt i wczytam zupełnie inny model, to będziemy mogli wykorzystać ten materiał. Pokażę Ci, jak to zrobić. File, New, Select i wybiorę sobie tą puszkę, którą wcześniej pobraliśmy. Klikam Otwórz, OK. No i mamy puszkę i z lewej strony mamy nasz brudny metal. Klikam na to, przeciągam i upuszczam. Wygląda to zdecydowanie gorzej niż to, co mieliśmy na naszym koszu, ale pewnie już orientujesz się dlaczego, bo nie zbejkowaliśmy tekstur. Edit, Bake Mesh Maps, ustawiamy 2048, wyłączamy ID, dajemy Ambient Occlusion na Full, Curvature na Full, wyłączam Thickness i Bake Selected Textures. Dostaliśmy już coś takiego. I teraz cały ten materiał, oprócz oczywiście tego layer 1, to możemy usunąć, mamy bezpośrednio przeniesiony z naszego kosza na tą puszkę. Teraz jest kwestia dopasowania poszczególnych wartości. Wyłączmy sobie oczkiem AO, no i widzisz, że robi to dużą różnicę. Wyłączmy sobie Rust Fine, no i widzisz, że nie robi to zbyt dużej różnicy. Więc wejdźmy w tą maskę, przejdźmy do Curvature i w tym miejscu ustawmy większy Global Balance. I od razu cała nasza puszka robi się bardziej zardzewiała, tak jak widzisz tutaj. Tak samo możemy przejść do Grunge Paint i tutaj również możemy ustawić, gdzie będziemy usuwać tą rdzę. Dalej mamy Fill Layer, który sprawiał, że wszystko robiło się bardziej matowe. I przechodząc na samą górę, nie mamy tych zacieków, dlatego że malowaliśmy je ręcznie, więc możemy teraz zaznaczyć tą maskę i zacząć sobie coś tutaj malować. Oczywiście w każdej chwili możemy wyłączyć to, co mamy tutaj z lewej strony, przejść do My Assets, wybrać te zacieki, które wczytaliśmy, przesunąć tutaj w bok, powiększyć nawiasami kwadratowymi i zacząć malować tymi zaciekami na obiekcie. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie. To już jest wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Stworzyliśmy swój własny smart material, który będziemy mogli przenosić na dowolne obiekty i przy okazji dowiedzieliśmy się, jak importować tekstury i pędzle z innych źródeł. Mam nadzieję, że okazało się to przydatne i do następnego.